Siema wszystkim, moi drodzy, witam Was w odcinku, w który tak naprawdę nie wiem jak wyjdzie, ponieważ mam tutaj dwie paczuszki do odpakowania. Obie są, słuchajcie, z tematyką mrówkową związane. Jedna to jest paczka niespodzianka i może od niej sobie zaczniemy. Natomiast druga, kochani, to jest formikarium drukowane na drukarce 3D i ono jest gniazdem razem z areną, więc myślę, że to na pewno będzie ciekawa konstrukcja. Ale zacznijmy od paczki niespodzianki. Wysłał nam ją kolega Adrian, za co mu dziękujemy. Słuchajcie, Adrian pisał, że ma tutaj jakieś pozostałości po mrówkach i po prostu, czy nie chciałbym ich przyjąć. No ja odparłem, że jak najbardziej pozostałości po mrówkach chętnie przyjmę, z tego względu, że najprawdopodobniej to będą takie, wiecie, pierdółki, ale które jednak mają znaczenie w hodowli mrówek i myślę, że to się przyda. Tutaj mamy na przykład, słuchajcie, już na pierwszy rzut oka, to jest kawałek plexi. Tylko pytanie, czy to jest ochronna folia biała, czy ją się ściąga? Tak, ściąga się, czyli fajnie. Mamy kawałek plexi na wypadek, gdybym chciał sobie tam w przyszłości jakieś gniazdo zrobić. To mam już górę, więc dzięki. I zobaczmy, co się kryje tutaj. Generalnie to patrzcie. Dużo rzeczy tam będzie, coś czuję, ale strasznie się cieszę, bo lubię takie właśnie, w cudzysłowie, pierdółki. Zobaczmy, co ten Adrian nam tutaj przysłał. Wow! Ej, tego to ja się nie spodziewałem. Tutaj jest normalnie cała układanka wydrukowana na drukarce 3D. Wow, naprawdę szacuneczek, Adrian, za to, co ty mi tu wysłałeś. Ja nie mogę. Nieźle. Strasznie fajnie. Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, jak to wykorzystam. Aha, bo tak, widzę, że tutaj dodałeś to, żeby sobie dociąć po prostu górę do reszty tych gniazd, bo widzę, że na przykład tutaj góra jest docięta. No, powiem Ci, że takim systemem się jeszcze nie bawiłem. Póki co nie mam na to pomysłu, ale cieszę się, że to mam, no bo wiecie, z mrówkami jest tak, że warto mieć tego typu rzeczy, bo nigdy nie wiadomo, jaka tam królowa na przykład na polu nam się trafi i trzeba będzie ją złapać, a nuż to będzie jakaś kolonia, więc spoko, dzięki. Jak najbardziej jestem zadowolony z tego, fajnie. Tutaj widzę jakieś dużo reduktorków, naprawdę bardzo spoko paczucha. A teraz w takim razie pozostańmy przy temacie drukarek 3D i zobaczmy, co Mateusz tutaj wytworzył. Słuchajcie, jakby ktoś chciał sobie kupić takie formikarium, to nie za bardzo wiem, jak Wam dać kontakt. Wejdźcie sobie w grupę mrówkową na Facebooku i tam na pewno kolegę odnajdziecie, bo się ogłaszał. Zobaczmy, co tutaj ciekawego jest. Słuchajcie, chyba z racji na to, kim jestem, w sensie z racji, że jestem osobą publiczną, to dostałem dwa takie formikaria zamiast jednego. Strasznie spoko. Wow, ależ to wygląda nieziemsko. Ja muszę jeszcze tutaj ogarnąć, co się dzieje. No i dobra, słuchajcie, dostałem dwa. Wydaje mi się, że jedno to będzie coś na zasadzie tak. Myślę, że ten to jest na zasadzie druku próbnego, bo widzimy tutaj, że... Szkoda, że to jest białe, bo kamera ciężko to łapie. Natomiast widzimy tutaj pewne niedoskonałości, które na tym egzemplarzu już nie występują. Wow, słuchajcie, ale to jest naprawdę przepiękne. I tak, tutaj mamy kawałki plexi. To wszystko jest jeszcze w folii, więc można sobie zdjąć i będzie total clear. Tutaj mamy gniazdo i zobaczcie, że w tym miejscu jest siatka. Oj, to jest dobra siatka, to jest fajna siatka. To będzie część, która będzie nawadniana w gnieździe i zobaczcie, że tu jest podstawka. Kładę sobie całą konstrukcję na podstawce, a tu po prostu nalewam wody. No jak dla mnie, wow, i to tyle wody, aha, i woda paruje. Kurczę, no ja powiem szczerze, że bardzo, ale to bardzo mi się podoba ten projekt, słuchajcie. Nieźle, aha, i tutaj mamy wtyczkę, żeby sobie mróweczki podpiąć. Coś tu podepniemy, na pewno, to oczywiście, tylko jeszcze muszę zastanowić się, co podepniemy, bo mam parę kolonii mrówek, ale nie wiem, czy akurat takie, które by tutaj im odpowiadało, no ale wygląda to naprawdę, jak dla mnie, zjawiskowo. Bardzo fajne. Kurczę, i słuchajcie, koszt też był niewielki, bo chyba 4 czy 5 dyszek za to dałem, więc naprawdę, no propsik, bo wygląda super. Nie no, zrobiło to na mnie wrażenie. To wiecie co? Zróbmy tak, że przejdźmy do kolejnej części filmu, którą będę nagrywał pewnie za parę dni i sobie zaaranżujmy tą mikroarenę i może przeprowadźmy moje kamponotusy. No więc, moi drodzy, zdecydowałem, że do tego formi wrzucimy sobie moją przecudowną kolonię kamponotus Yaliensis. One są tutaj, zaraz zrobimy zbliżenia, nie martwcie się.
Królowa, trochę robotnic, chyba około 10 i masa potomstwa. Generalnie ta kolonia bardzo duża nie jest, prawda? A to gniazdo jest już duże na taką, wydaje mi się, no, dużo większą kolonię od tej. Dlatego zrobimy, kochani, tak, że tu mam rureczkę. Tą rureczką sobie połączymy wejście stąd i wejście stąd. I w tym wypadku mrówki same stwierdzą, gdzie będą chciały być. Jak będą chciały siedzieć tu, to się po prostu przeniosną. Jeśli nie będą chciały tu siedzieć, no to będę wiedział, że mogę odpiąć to gniazdo. I co robimy, słuchajcie? Zróbmy po prostu krótką aranżację, ale zanim... O, tak. O, yes. Dobra, w takim razie aranżujemy arenę. Zaczynamy od małej warstwy piasku. Bez przegięć, bo tutaj widzicie, że wejście do gniazda jest na równi z ziemią, więc obawiam się, że trochę mi tutaj tego piasku na pewno do gniazda naleci. No plus pewnie mrówki same sobie naniosą. O, patrzcie jak ładnie. Dobra. Co następne, kochani? Zobaczcie, co dostałem przy okazji tego formikarium. To jest normalnie malutka czacha dinozaura z drukarki 3D. No i powiem Wam, że to wygląda fenomenalnie. Nie omieszkam tego tutaj wsadzić. Drugą powiedzmy tutaj. Co następnie? Mam takie bardzo małe kawałeczki jakiejś kory, więc też wrzućmy. Ja generalnie, wiecie, na arenie cenię sobie no raczej minimalizm. Też nie ma sensu, żeby tak, wiecie, wszędzie po prostu nawalić różnych ozdób, no bo potem mrówki jak będą łaziły, to będą głównie pod tymi ozdobami, a tymczasem można zrobić tak w miarę tutaj schludnie. Parę włókienek mchu też tam wcisnę pomiędzy te brązowe właśnie kawałki kory. I może jeszcze wrzucimy parę ścinków kokosowych, tak dosłownie, wiecie, kapkę, żeby był w miarę zróżnicowany teren. No i dobra, właśnie skończyłem, w związku z tym zobaczmy, jak to wyszło. No jak widzicie, całkiem tu jest przyjemnie, nie? Strasznie mi się podoba ta mikroarenka, jest mega spoko. I ten dinozaur tutaj. Nie no, bomba, naprawdę. Tym bardziej, że no, dość fajna arena, żeby tutaj właśnie kłaść aparat, kiedy będę je karmił i tak dalej, to naprawdę będzie super możliwość do nagrywania całego procesu. W związku z tym podpinamy te mrówy. Ja tą rurkę obkleiłem taśmą izolacyjną, bo był zbyt duży luz tutaj przy wejściu, więc teraz powinno być na wcisk. O, właśnie, słuchajcie, o to mi chodzi. Genialnie. Zobaczcie, a tutaj jest taki koreczek. Możemy sobie go wykliknąć, tylko żeby nam robotnica nie chciała uciec. No i dobra, moi drodzy, w tym momencie jest wszystko na miejscu. No wygląda to naprawdę świetnie. Zobaczymy, co te mrówki będą sądziły o nowym domku. A nóż im się spodoba. Ja teraz, słuchajcie, nie będę tego nagrywał, bo to strasznie dużo czasu zajmie. W związku z tym nagram po prostu jutro po nocy. Może coś się zmieni. A tymczasem zobaczmy sobie jeszcze te piękne mrówy. Jak widzimy, mrówki przepiękne. Tutaj w tej mojej kolonii już występuje kasta największa, czyli żołnierzy. Na przykład tutaj mamy. O, to jest żołnierz. No i co widzimy? Strasznie dużo potomstwa. Bardzo się cieszę, słuchajcie, bo pojawiają się nowe jaja. I to znak, że królowej jest dobrze, bo składa te jaja. Dodatkowo robotnice się nią opiekują, więc naprawdę wydaje mi się, że kolonia dobrze prosperuje. W związku z tym zobaczmy je z bliższej odległości. Zobaczcie na tych żołnierzy, no po prostu kształt ich głów jest naprawdę niesamowity. Królowa nam się tam kryje z lewej strony w cieniu. No i co możemy zaobserwować? No tutaj cały czas, słuchajcie, jakiś tam ruch występuje u nich. O, a tutaj widać te świeże jaja. O, widzicie je? Bardzo mnie to cieszy, słuchajcie. No i dobra, no to co? Zbliżmy się jeszcze bardziej w takim razie. Słuchajcie, miałem takiego farta, że je zdobyłem. To się w głowie nie mieści. Ale udało się. Poczwarki, widzę, już są, a nie było tych poczwarek, no to znaczy, że no jest fenomenalnie, słuchajcie. Wszędzie leżą jakieś larwy, jaja, są poczwarki, więc naprawdę jestem mega szczęśliwy, że tak to wszystko wygląda. O, tam może królowa nam się odsłoniła w tle. O, jest piękna królowa. Pani czołg. Widzę, słuchajcie, że chyba zaczęły się stresować faktem, że bardzo mocne oświetlenie im tutaj w gniazdo zostało wrzucone. No, może mi to wybaczą jakoś. No ale musiałem to nagrać, nie? Dobra, moi drodzy, jeśli już widzimy, jak te mrówki wyglądają, a trzeba przyznać, że są przepiękne, kurczę, ale ekstra, i te poczwarki, no po prostu bajeczka, to robimy ciach scenę i jutro albo pojutrze nagram, czy one w ogóle się przeniosły i jak to wygląda. Dobra, słuchajcie, tak naprawdę to nie minęły 2 dni, tylko 2 tygodnie.
Z tego to względu, słuchajcie, że chciałem mieć pewność, że te mrówki się nie przeniosą. No i nie przeniosły się. Sytuacja z nimi wygląda tak, że rzeczywiście zdarza się, że tutaj widzę jakieś dwie, maksymalnie trzy robotnice, ewentualnie jakąś robotnicę zagubioną w tym gnieździe, ale zauważyłem, że tak, na przykład śmiećki sobie wyrzucają tutaj, w miejsce, gdzie jest wilgotna część gniazdowa, więc po prostu najzwyczajniej w świecie ta kolonia jest jeszcze za mała na to formikarium. W związku z tym odepniemy je, a tutaj zatkamy wieczkiem dziurę. I słuchajcie, tak, zaraz sobie je nakarmimy, ale chciałem Wam jeszcze zanim pokazać trzy moje kolonie, o których nie wiecie. I mamy tutaj jakieś temnotoraksy, tak mi się wydaje. Je znalazłem całkiem niedawno w Polsce, w kamieniu. Tu są najprawdopodobniej, ale też nie wiadomo, pseudolasiusy z Wietnamu. A tutaj nawet nie wiem co jest, też znalazłem jakiś czas temu w patyku w Polsce. Myślę, że to będzie jakaś formika, ale zbliżmy się do nich i zobaczmy, jak one wyglądają. Pierwsza, moi drodzy, idzie królowa, no właśnie nie za bardzo wiem czego. Jest taka brązowa i to widać na pierwszy rzut oka, że ten brąz u niej dominuje. Czy to jest jakaś formika? Nie wiem. Jest dość duża, w granicach 11 mm. Znaleziona w patyku, swoją drogą wiąże się z tym ciekawa historia, ponieważ byliśmy sobie z Niną i z Alpinką na spacerze. Ja widzę patyk, podnoszę patyk, no i właśnie w tym patyku siedzi królowa. I to był jedyny patyk, jaki podniosłem na tym spacerze. No i tak się fajnie właśnie złożyło, że była tam królowa, ona nie miała jaj, ale od 3 tygodni, bo tyle właśnie ona u mnie jest, no bardzo sukcesywnie ona tutaj składa te jaja. Widzimy nawet, że jakaś larwa się tutaj pojawiła, ostatnio jej nie było, więc wygląda na to, że wszystko jest z nią w porządku. Jak ja ją brałem, to jeszcze ona była w hibernacji, była strasznie ospała, w ogóle się praktycznie nie ruszała. No ale tutaj u mnie na hodowli ma naprawdę bardzo mocne grzanie. No i jak widzimy, skutkuje to czerwieniem, więc bardzo spoko. Także mrówczarze, jeśli wiecie, co to jest za mrówka, to bardzo proszę, napiszcie mi w komentarzu. Swoją drogą, to będą jedyne aż tak czyste kadry mrówek, które siedzą w probówce, bo ta mrówka jest o tyle fajna, że mi z tej probówki nie wychodzi. Nie tak jak niektóre kamponotusy, że wystarczy, wiecie, szturchnąć probówkę i już jest totalne szaleństwo. Królowa biega zdezorientowana. Ta na szczęście jest naprawdę spokojna, no i mogę bez problemu jej po prostu wyjąć wacik, no i możemy sobie ją podziwiać w takiej, a nie innej jakości. Tutaj, moi drodzy, jest najprawdopodobniej kolonia Pseudolasius z Wietnamu. Zwróćcie uwagę, jeśli chodzi o skalę. Probówka ma tą samą średnicę, więc no, trzeba przyznać, że ta królowa jest jakieś 6 razy mniejsza. Myślę, że królowa ma w granicach 4 mm, robotnice połowę mniej, czyli 2 mm. I słuchajcie, ja ją przywiozłem samotną, nie miała w ogóle ani jednej robotnicy. A tutaj okazuje się, że linia produkcyjna naprawdę ma się świetnie. No i tych mrówek tak naprawdę z tygodnia na tydzień przybywa coraz więcej. Nie wiem, ile ich tu jest teraz, ale myślę, że w granicach 30 sztuk już może być. Generalnie jak otwieram probówkę, no to zaczyna się bieganina, więc nie otwieramy tej probówki, ale spoko, widzimy tak, królowa gruba, robotnice grube, tutaj jakieś poczwarki, jaja, larwy, naprawdę bardzo spoko. Ta kolonia prosperuje, no ale niestety jest bardzo malutka, no i tak na dobrą sprawę, to nawet nie wiem, czy to jest ten pseudolasius, czy co innego, także mrówczarze, znowu, jak wiecie, dajcie koniecznie znać. No, a ogólnie to lubią miodek, mięsko też lubią, czytaj świerszcze, wszystko w porządku. Tylko, że naprawdę bardzo miniaturowa kolonia, no ale to widać. Zwróćmy uwagę, że królowa to sobie tutaj zrobiła taką swego rodzaju norkę w wacie. No niech robi, niech jej to na zdrowie wyjdzie. A poczwarki? No patrzcie, tutaj się dużo dzieje. Jaja, poczwarki, larwy, no nie, no jest wszystko, naprawdę bardzo spoko. Czas na temnotoraks. Jak widzicie, tutaj na samym środku jest pakiecik jaj i robotnica. O, właśnie wchodzi nam w kadr królowa. Powiem Wam, bardzo ładne mrówki. Takie, bym powiedział, miodowo-żółte. Bardzo spoko, a królowe w ogóle są naprawdę ładne, tylko gdzieś zniknęły. I je też, słuchajcie, znalazłem całkiem niedawno w patyku. I im już zrobiłem mniej więcej tak, jak one sobie siedziały, żeby nie czuły się zbyt nieswojo. No i spoko, bo jak widzimy, królowe tutaj zaczęły nam składać jaja. Niestety dwie robotnice mi się utopiły w miodzie, więc na chwilę obecną najprawdopodobniej skład kolonii to są 3 robotnice i 2 królowe. Ale jak widzimy, uważamy sobie, tutaj mają się nieźle. Fajnie by było zobaczyć tą królową od góry, a nie od spodu. Wtedy zobaczycie, jaka jest ładna, bo serio jest prześliczna, ale wciąż są to strasznie małe mrówki. Może trochę większe od tych wcześniejszych Pseudolasius, no ale dalej to jest królowa, myślę, ma max 5 mm. No, pokaż się królowo nam całkiem. Tak fajnie nam się pokaż, żebyśmy wszyscy widzieli, jak jesteś ładna. No.
Kurczę, cały czas od spodu skubana. Tu druga nosi jajeczko. No tak, bo im kręcę probówką, to się wystraszyły. O, zobaczcie, jaka jest piękna od góry. Super, nie? No spójrzcie na nią. Bardzo mi się podoba, naprawdę. Jakie ładne mrówki. Dobra, nie ma co ich oglądać więcej, bo i tak bliżej nie wejdziemy. Wracajmy do Camponotus wobec tego. Jak widzimy, u Campo też jest super. Nawet bym spekulował, że ta na dole najjaśniejsza robotnica jest świeża. Bardzo mnie to cieszy, bo to będzie w takim razie pierwsze wyklucie się robotnicy tutaj u mnie na hodowli tego gatunku. Więc tak to wygląda, a my zabierzmy się za karmienie. Najpierw wrzucimy im miodek. I jeszcze białeczko, czyli świerszcz bananowy. Ja zauważyłem, słuchajcie, że akurat te Camponotusy raczej wolą białko niż ten miód. Nie wiem czemu, ale tak jest, więc co ja będę spekulował na ten temat. Słuchajcie, pierwsza robotnica się nam tutaj wyłania. Najmniejsza kasta. O, widzimy, że od razu dziobnęła sobie miodek, ale zobaczcie, że nie przyssała się od razu do niego, no, tylko wręcz wróciła do gniazda, więc poczekajmy na rozwój sytuacji. O, moi drodzy, wychodzą dwie. Nawet wyszedł żołnierz. No, spójrzcie na jego głowę w proporcji do tamtej mniejszej piastunki. No, bydlak po prostu. Wszedł sobie od razu na miód. Co, będziesz atakował świerszcza? Weź se go, jest dla ciebie. Jest cały dla ciebie, ziom. No, powiem wam, że one dość lubią świerszcze bananowe. Wiecie, ja je zawsze troszkę zgniotę mimo wszystko, no bo kolonia jest dość mała, więc też nie chcę popełniać błędów młodości, no i im rzucać żywego świerszcza na pokaz. On jest taki półżywy, także no akurat mrówki sobie z nim poradzą bez najmniejszego problemu. Zobaczcie, coś zaczyna się dziać. Wyszła kolejna, być może będzie pomagała. Bezapelacyjnie możemy stwierdzić, że mrówki zdecydowanie bardziej wolą mięso niż miód na sam początek. Potem one, słuchajcie, ten miód i tak zjedzą, natomiast jednak mimo wszystko na starcie trzeba się zająć mięsem. Żołnierz już potężnymi żuwaczkami odciął świerszczowi jedną nogę i co, będzie ją wciągał do środka? Tamto się nim zajmą od razu, w to nie wątpię. Świerszcz został oficjalnie wciągnięty, tylko widzicie, ja tutaj mam lampę pierścieniową i ona strasznie przeszkadza w nagrywaniu, jeśli chodzi o nagrywki w probówce, no ale postaram się jakoś temu zaradzić. Jak widzimy, świerszcz został zaciągnięty już na sam koniec probówki tak naprawdę. Zobaczcie, tu już jest wacik, tu siedzi cała kolonia, no i on tutaj sukcesywnie zostanie zjedzony, a w międzyczasie jeszcze wsunął miodek. No i dobra, moi mili, na dzisiaj kończymy. Mam nadzieję, że film wam się podobał i ci, co nie siedzą w temacie mrówek, mi wybaczą, że raz na jakiś czas wrzucę te mrówki. Tak naprawdę nic więcej nie mam do dodania. Jeśli film wam się podobał, łapeczka w górę standardowo. Dodatkowo, moi drodzy, zauważyłem, że 50% osób, które mnie oglądają, nie subskrybuje mnie. W związku z tym koniecznie kliknijcie suba. Przy okazji możecie zwiedzić wszystkie linki pod filmem, bo mam tam m.in. takie rzeczy jak mój Instagram, na którym jest dość fajnie. Czasem wrzucę dobrą backstage'ową fotkę albo coś na Instastory. Raczej nie spamuję, w związku z tym polecam. Dodatkowo Patronite, jeśli ktoś chce zostać moim patronem, oczywiście jak najbardziej jest taka opcja. Wszystkie informacje znajdziecie w linkach poniżej. Tymczasem ja się z wami żegnam, trzymajcie się i widzimy się już w sobotę. Hej!